Siemano, tutaj Hudelok. Mówiłem wam ostatnio na odcinku, jak grałem w 2019 chyba, że muszę wam pokazać koniecznie mecz Dallas-Sacramento, czyli mój mecz najcięższy na tym draft campie. Już nawet sam ćwierćfinał nie był tak ciężki jak mecz Sacramento. Walczyliśmy wtedy o pierwsze miejsce generalnie na całym draft campie, żeby jak najlepiej utrzymać się w playoffach. Jeżeli byśmy mieli pierwsze miejsce, to byśmy byli oczywiście w półfinale. Od razu drugie miejsce to samo. Trzecie, czwarte w ćwierćfinale tam walczą z piątym, szóstym. Słuchajcie, taka krótka informacja. Chciałem wam powiedzieć, że na 10 tysięcy zrobimy Q&A. Stworzyłem post na skarcie społeczności na moim kanale na YouTube, więc jeżeli macie jakieś pytanka, walcie śmiało pod tym postem i do zobaczenia. Mecz, w którym zdarzyła się bardzo ciekawa sytuacja, ale to dopiero w czwartej kwarcie. Było tyle zaskoczeń, że sam jestem w szoku i bardzo chciałbym to wam pokazać i że przekazać wam te emocje, jakie sam dostarczyłem podczas tego meczu. A więc przejdźmy do gierki. Tutaj wiadomo, grałem z Rudym w drużynie, podobnie jak rok później. Zaczynamy mecz. Mateusz, który był centrem w Sacramento, trafiał tyle po prostu spod kosza, że to był nasz główny problem. My nie mieliśmy aż tak wysokiego zawodnika, oprócz Tobiasza, który tam się starał oczywiście zbierać. No ale Mateusz wszystko nam zabierał zza głowy i dobijał. I miał tyle zbiórek w ataku, że my po prostu się obsraliśmy. I 3 punkty dla Sacramento. Michał Koza, bam, za trzy punkty doganiamy. Teraz jakaś szybka kontra. Wykorzystujemy sytuację, że obrońcy nie są ustawieni i można szybko minąć. Dlatego są 2 punkty, 5-3. Tutaj szybkie podanie. Mateusz teraz nie wykorzystał swojej wysokości. Podał do Kurysa, który zdobył punkty. Tobi teraz spod kosza. 6-7 cały czas. Głupi mój faul. Oczywiście na draft campie. Bo generalnie jest jeden sędzia na draft campie, co jest bardzo wymagającym zawodem na draft campie oczywiście, no bo nie widać wszystkiego. Niestety, Mati tutaj zbiera wszystko, dobija. Tutaj też się starałem. Oj, piękna czapa, ty! Tobias czapował. Tu zebrał, ja tu się starałem zebrać zamiast zastawić, wypchnąć, nie? Tu ja się jakoś biję, nie wiadomo po co. No i Krystian Okrutny, najlepszy zawodnik chyba Sacramento, który zdobywał tam po 20-30 punktów na mecz, bo był po prostu mały, bardzo szybki i bardzo dużo trafiał za 3. No i to był też ogromny problem, nikt go nie potrafił bronić, mimo że Michał był naprawdę świetnym obrońcą. Tu mój kolejny faul, wchodzę pod zawodnika. No i Sacramento, przewaga 14-7. Mateusz, to kolejny spin move, post move. No jest przewaga 10 punktów i zaczynamy show. Kuba Siemniak for free. 12-19. Back to back, Kuba Siemniak po step backu. 15-19, doganiamy. No ale znowu Mateusz zdobywa punkty i z powrotem uciekają. Rudy tu się stara razem ze mną dołożyć parę punktów i zdobywamy 4 punkty przewagi. Wkłada ręce pod zawodnika. Faul. Tutaj Michał zdobywa punkty i znowu jest przewaga, patrzcie, 9 punktów, ale wracamy. Tutaj Rudy też zdobywa z Michałem. I znowu Mati. Spin move na tym, na poście, i zdobywa punkty. I nam uciekają. Uciekają nam powolutku. Teraz druga kwarta, w której oczywiście pierwsze piki nie mogły wejść, więc tutaj Tobi robił show. Tobi zdobywał punkty i zaraz zobaczycie. Tutaj jeszcze tracimy. No jest, Tobiasz, bam, znowu. Dostaje piłę pod koszem, on sobie tu gra. I kolejna akcja. Bum. Zdobywa punkty. I patrzcie, już się robi 4-punktowa przewaga, znowu Tobi. I 2-punktowa przewaga. Tutaj znowu zdobyli 4, Michał for free. I 1 punkt. 1 punkt dla Sakto. Znowu Mateusz. Mateusz chyba rzucił 30 punktów w tym meczu, no bo sami widzicie, ile trafia. To są same jego highlighty. I teraz na przewagę, bam, za 3. I też to był mój mecz za 3, potrafiłem ich chyba 4 czy 5, więc całkiem niezły wynik, wydaje mi się. No i prowadzimy, 2 punktami. I Krystian, 2 metry przed trójką, no oddechy trochę fart, ale wpadło. Ej. No działo się tyle, że normalnie masakra. O, to jest najlepszy moment. No musiałem wziąć tego Matiego, bo nikt go nie miał. I tu dotknąłem tą piłkę i tak trafił, no. I ja już załamka, rozstawiam ręce. Czasem też się tak zdarza, 5-punktowa przewaga. Teraz po zdobyciu Rudego punktów. Rudy zdobył punkty, więc 5 punktów. Krystian, bam.
O Jezu, już się tyle nagadałem, że aż mnie gardło boli. Krystian nawet tu zbierał, nie? Mieliśmy tyle słabych zbiórek w obronie, że tutaj jakaś kontra się udało machnąć. Tutaj znowu zbiórka u nich w ataku i punkty. Sami widzicie, zastawianie to jest bardzo ważna rzecz, bo my przez to przegraliśmy mecz. Właśnie przez to. Trochę kroki, ale dobra. Nikt nie widział. I robi się 9 punktów. Tutaj Koza zdobywa punkty. Back to back, Koza znowu zdobywa punkty. Tobi teraz dobija jeszcze i znowu jest tylko 3 punkty. Kontra dla Mateusza. Z faulem na szczęście niezagwizdanym. Znowu Koza zdobywa punkty. Widzicie, że Koza też pełno punktów zdobywał. 4 punkty, znowu Koza. Fajne minięcia, bam. I teraz Kuba się jak znowu. Bum, za 3 i prowadzimy. Ja to miałem takie trójki, można powiedzieć klacz, żeby zdobyć. No i Krystian, 2 metry od trójki. I teraz sytuacja, która odmieniła losy meczu. Zostałem zdjęty za 6 fauli, bo na draft campie jest oczywiście tak jak w NBA, spada się za 6 fauli. Sami widzieliście, że musieliśmy faulować, no nie dało się inaczej bronić, bo Mateusz nam zbierał wszystko za głowy. No i parę fauli się narobiło, byli wyżsi po prostu. No i zszedłem, czwarta kwarta, 10 minut do końca, ja schodzę. Pierwszy pik drużyny, no jest problem. No i Rudy i Koza biorą wszystko w swoje ręce. Rudy za 3, bam, 3 punkty przewagi. Rudy znowu 2 punkty i robi się nasza przewaga, co taka się nie zrobiła chyba przez cały mecz. Tutaj wiadomo, też zdobywali punkty Krystian i znowu Rudy się odpalił, nie? Teraz Rudy nagle w czwartej kwarcie on mówi, ja se będę trawiał. I bum, trójka. I przewaga, no Mateusz Łopatkiewicz, proszę bardzo, 30 punktów w meczu. On gra w Krakowie, więc pozdrawiamy Mateusza, jeśli ogląda oczywiście. Tutaj Koza teraz zdobywa punkty. Ja już sam do końca nie pamiętam tego meczu, bo to było 3 lata temu, a już nawet teraz się robią 4 lata przez to, że jest 2023. No już jest koniec. 11 sekund do końca, przegrywamy jednym punktem. Stres jak nie wiem, rozgrywającego z zimną głową nie ma na boisku. Muszą sobie poradzić. Rudy, bam, bam i trafia. I przewaga jednego punktu, 7 sekund do końca. Co przysporzyło najwięcej problemów na tym kampie, to, że się wszyscy kłóciliśmy, czy tu w tej akcji byli, kroki. Sami możecie napisać, czy w tej akcji były kroki. Sakto się kłóciło z nami, że były kroki, że nie powinniśmy tego wygrać. No i tutaj Dallas wygrywa i obejmuje prowadzenie w tabeli. Krystian nie trafia za 3. No i tym jednym punktem żeśmy wygrali, nie? Koza 25 punktów, 5 zbiórek. Mateusz 30 punktów, 19 zbiórek. Widzicie sami. Możemy zobaczyć nawet statystyki po tym meczu, bo mogę sobie wejść. Oczywiście wszystko jest na stronie Draft Camp. Jeżeli ktoś chce sobie zobaczyć wszystkie statystyki, to jest właśnie najlepszy w tym obozie. Jakub Siewniak. 7 na 15 z gry. No więc takie 43% nie jest źle. Chociaż mogło być oczywiście lepiej. No i 4 na 8 za 3. Połowa. A czemu mam 38%? Aha, bo jako cała drużyna, okej. No. Więc nie jest źle. Free throws nie miałem w ogóle osobistych, więc byłem sam w szoku. 3 zbiórki, więc słabo. Tobiasz miał 10 zbiórek, proszę bardzo. 13 punktów, 10 zbiórek, Tobiasz ten, double-double miał. No ja miałem 18 punktów i 4 steale, więc 4 steale to całkiem sporo, wydaje mi się. Rudy miał 18 punktów, 5 zbiórek, więc każdy dołożył taką fajną cegiełkę. Sami widzicie, Krystian 20 punktów, 5 steali miał, więc o jeden więcej. Mateusz Mazurczak 10 punktów, 13 zbiórek, więc też double-double. Oj, no i tak tu się kręciło. Fajny mecz. Tutaj jest jeszcze właśnie taki scoreboard, w których momentach żeśmy przegrywali i przegrywaliśmy przez cały mecz. Był taki ułamek sekundy, w którym wygrywaliśmy, znowu żeśmy przegrywali i na sam koniec udało się wygrać, więc no niesamowity mecz, niesamowite emocje, tym bardziej, że ja wróciłem na ławkę, nie, po tych 6 faulach, rzuciłem bidonem, rozwaliłem bidon, sami wiecie, że czasem się nie da utrzymać emocji, zdenerwowany schodzę na ławkę, Boże, przegrywamy i co tu zrobić, nie? A tu moja drużyna sobie dała radę i zagrali do końca zajebisty mecz. Dziękuję wam bardzo, życzę wam też takich super emocji podczas waszych meczy i widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie o subie, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. Siemano!